Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam cię serdecznie, z tej strony Marcin, kolejne zdania z cyklu darmowych korepetycji, czyli ty mi wysyłasz zadania, ja je rozwiązuję i rozwiązanie wrzucam na YouTube'a. Zadanie jest, chyba z gimnazjum, tak mi się wydaje, blok mieszkalny o wymiarach podanych na rysunku ma spadzisty dach. Faktycznie ma spadzisty dach. Opisz powierzchnię dachu na tym budynku. Tu będzie po prostu jeden tylko Pitagoras do wyliczenia i oczywiście wzór na pole. Dlaczego? Ponieważ zauważmy, że dach ma tak. Ta odległość odtąd dotąd, no to ją znamy, no, bo to jest 30 metrów. Ale nie znamy tej odległości. Może inny kolorek? Tej odległości niestety nie znamy. My ją sobie nazwiemy X, tak? No bo dach jest... Długość to jest na czerwony odcinek 30 i tu jest coś. To nie jest 7, bo 7 jest, że tak powiem, w poziomie. Zgadza się? Dobra. No i oczywiście w tym trójkącie zielono-niebiesko-różowym, a co tam? Będziemy oczywiście stosować stwierdzenie Pitagorasa. Tylko teraz tak. Niebieska krecha to wiadomo ile jest, no bo to znowu jest tutaj ta siódemka, tak? Nie wiemy ile to jest ten różowy odcinek, ale przecież mamy tutaj 11 metrów, 11,3 metra, a tu mamy 8,75. Czyli możemy zrobić tak. 11,3 minus 8,75 to się równa, i teraz żebym dobrze to policzył, raz, dwa, 55. Tak, czyli ta odległość tutaj to jest 2,55. No i teraz wystarczy stosować Pitagorasa, tak? Bo tu jest oczywiście kąt prosty. Czyli mamy tak, 2,55 do kwadratu dodać nasza siódemeczka do kwadratu równa się to nasz x kwadrat. Ok. No i teraz oczywiście kalkulator. No bo czemu by nie? Równa się 2,55 razy 2,55 to jest, może już na czarno będziemy to wszystko robić, 6,5025 dodać 7 do kwadratu to oczywiście 49, to jest x kwadrat, czyli ten nasz x kwadrat to będzie 6 plus 49 to jest 55,5025. No i żeby wyliczyć x, to oczywiście pierwiastkujemy to sobie. Równa się 55,5025. O, jak ładnie wyszło. X równa się 7,45. OK? Czyli to jest nasza... Może inaczej to zrobimy. O. To jest nasz x, czyli ta odległość. No to pole dachu to jest pole prostokąta, czyli P równa się ten x, czyli 7,45 razy no ta długość, czyli 30. To się równa, no oczywiście znowu można to albo pod kreską machnąć, albo 7,45 razy 30 na kalkulatorze, tak jak ja. I to będzie ostatecznie... Ja tu napiszę P równa się 223 metry i pół metra kwadratowego. I koniec. Jasne? A więc prosty Pitagoras, znaczy może nie taki prosty, bo są dziwne liczby, tak? Ale ogólnie to wychodzi. Dość ładny wynik, 7,45, no i tylko pole policzyć i jest ok. No. Na pewno musiało być więcej niż 210, bo tu jest 30 razy 7, to podstawa, tak? Ma już 210, więc musiało być to troszkę więcej. Dobra. Pytania w komentarzach, łapki w górę, jak się podoba, a ja spadam do drugiego zadania od Atka. Na razie.